Kalini Mościerzycy, Zamieci Chińskich Szkół Szos. Witam serdecznie żony Janusza Kaczmarskiego, panią Joannę Stasiak. Janusz Kaczmarski był artystą wybitnym. Niestety bardzo właściwie mało znany. Chyba wiele było powodów tego stanu rzeczy. W jednym z wywiadów powiedział, że człowiek jest wtedy pełnią, jeśli jego życie jest vita activa i vita contemplativa. Do roku 80 był człowiekiem bardzo czynnym. Trzy kadencje prezesem Związku Polskich Artystów Plastyków. Wiele dla tego związku zrobił. Rok 80, chyba można tak powiedzieć, była to taka graniczna data, kiedy wycofał się z życia publicznego i zaczął wieść vitę contemplativę w swojej pracowni, gdzie tematem, właśnie tematem tej wystawy jest ta część jego aktywności. Najmniej znana i chyba najbardziej wartościowa, jeśli chodzi o wielkość tej sztuki. Pracownia, artysta w tej pracowni, modelka, przedmioty na wyciągnięcie ręki. To jest temat tej sztuki, zarazem tej wystawy. Została ona pomyślana tak, żeby Państwu przybliżyć ten czas, kiedy Janusz Kaczmarski oddał się właściwie bez reszty pracy oka. Jaki był rezultat tej pracy oka? Widać. Przestrzeń pracowni, zdawałoby się, że powinna być bardzo bezpieczna, bo własna, bo prywatna. Na tych obrazach, tak w sumie niewielkich formatowo, a w wymowie niesłychanie monumentalnych, nie ma spokoju. Jest niepokój i myślę, że wielka samotność. I w tym punkcie ta sztuka staje się sztuką uniwersalną. Niby w założeniu jest introwertyczna, ale jest uniwersalna, bo mówi o samotności, o byciu w tej przestrzeni i w tym czasie. W którymś z wywiadów powiedział, że źródłem inspiracji dla artysty malarza są dwie rzeczy. Rzeczywistość, czyli czas, przestrzeń, w której dany mu jest żyć, pracować, i spuścizna kultury, sztuki minionych lat i wieków. Miał swoich wielkich nauczycieli, których lekcje odrobił znakomicie. Rembrandta i Poussina. Wielokrotnie o tym mówił i mówił to swoim studentom. Rembrandt uczył czucia, emocji, a Poussin oka i szkiełka, rygoru warsztatu malarskiego. Zresztą jeśli mowa o warsztacie, to Kaczmarski miał znakomitą szkołę wyniesioną początkowo z Akademii Warszawskiej, ale przede wszystkim Akademii w ówczesnym Leningradzie i w Kijowie, gdzie rysunek był szalenie ważny i te szkoły z
tego realizmu. Bardzo, bardzo duży nacisk kładziono na rysunek, na warsztat. Powtarzają się tutaj co najmniej w kilku miejscach tej wystawy jego wizerunki własne. Mają różne tytuły. Wizerunek własny, autoportret, jeden, dwa, kolejne, sobowtór, wreszcie sobowtór. Wizerunek własny artysty, malarza, to narzędzie tyleż samopoznania, co samokreacji. Ale w tych autoportretach nie ma nic z narcyzmu. Jest surowe spojrzenie artysty na człowieka w sobie i szukanie prawdy o tym człowieku. Z biegiem lat ten wizerunek, który właściwie realizm w sztuce Kaczmarskiego nie służył celom mimetycznym, służył w poszukiwaniu sensu, sensu rzeczy, sensu człowieka, czy to modela, czy siebie samego. Myślę, że to w takim ogromnym skrócie. Na tym zakończę, bo nie chcę tutaj Państwa przetrzymywać. Nie mogę ja też coś. To jest tak pięknie zostało powiedziane. Ja chciałam, żebyście Państwo zwrócili uwagę na tą aranżację, która tutaj jest, którą myślę, że trzeba dostrzec i docenić. Ja pamiętam wystawę, którą ostatnią, którą zaaranżował w Genewie w Pałacu Narodów ONZ Janusz Kaczmarski dla siebie. Tam przyszliśmy do takich wnętrz, które przypominały trochę taką luksusową salę gimnastyczną. I to było przerażające, jakaś taka nerkowata forma, nie do ogarnięcia. Byłam wtedy też z moją przyjaciółką, która pisała o profesorze Kaczmarskim, kawarzyło Kasprza Krztam. I stałyśmy bezradne i właściwie po godzinie Janusz miał aranżację jakimiś tymi ekranami, zrobił taki, ustawił je w taką wachlarzową, że nie można było zobaczyć wszystkich obrazów od razu, trzeba było przejść od jednego do drugiego. I ta przestrzeń stała się znacznie bardziej intymna i oswojona. I to było dla nas zaskakujące, jak on zestawia te obrazy tak, w tym nieprzyjaznym. To wnętrze jest przyjazne, ale zestawienia są również moim zdaniem bardzo ciekawe, bo są zestawione ze sobą obrazy te wcześniejsze z tymi późniejszymi, obrazy razem z rysunkami. I sądzę, że to jest bardzo dobre posunięcie, również bliskie temu, jak Kaczmarski pracował, bo on wracał do obrazów. Tak, nie było obrazów, gdyby skończony potrafił przemalować te sprzed 20, sprzed 30 lat. A rysunek tak naprawdę jest kośćcem tych obrazów. Stąd ta jedność tej wystawy, pewna nawet pewne nasycenie i coś, co odbieram jako takie zamierzone i przemyślane rysy, które są koresponduje z tymi obrazami, które wydają się właśnie bardzo logicznie uwodzone, a tak naprawdę jest w nich bardzo dużo takiego ryzyka malarskiego i niezależności. Może tylko jeszcze jedno dodam słowo, że to, co wyróżnia moim zdaniem Kaczmarskiego, to pewna niezależność wobec mód. To jest bardzo rzadkie, tak? Malować się abstrakcyjnie w latach 50. było jak gdyby czymś pod koniec lat 50., lat 60. czymś oczywistym.
malować realistycznie, wracając po studiach z Rosji, wielkim aktem odwagi, jeżeli się chciało sztuki prawdziwie realistycznej, a nie socrealistycznej. I tacy malarze płacą cenę, również takiej czasami nieobecności. Ale sądzę, że sztuka jest jak gdyby w dłuższej perspektywie czasu i ja już mówię, że malarz po śmierci idzie do czyśćca. Tak? I potem z tego czyśćca albo wychodzi, albo nie wychodzi. Mam przekonanie, że te obrazy będą stawały się jak gdyby coraz ważniejsze. Bardzo chcę podziękować pani Agnieszce Orzowskiej za taką uwagę i za przygotowanie tej wystawy. Proszę Państwa, to jest ostatnie nasze wspólne spotkanie w tym roku. Za niewiele dni wszyscy siądziemy przy stole wigilijnym. Chciałam skorzystać z okazji. Może, no, może się wiemy po końcu świata. I złożyć Państwu naprawdę bardzo z serca płynące życzenia. Żeby te święta były spokojne, śnieżne, rodzinne, pełne refleksji, zadumy, może czasem łez. I życzyć Państwu wszelkiej pomyślności, żeby każdy dzień w nadchodzącym roku był dobry, był spokojny. Małgosia Biesaga, którą poprosiłam, żeby wystąpiła podczas dzisiejszego wieczoru. I powody są dwa. Jeden to jest zbliżające się święta Bożego Narodzenia, ale drugi, Małgosia zaśpiewa dwie pastorałki Jacka Kaczmarskiego. Jacek Kaczmarski był synem Janusza Kaczmarskiego, więc są dwa powody. Ustające przebieg chłodu dreszcz muści się jak kot puszysty zmierzch. Śpi osiołek wyłakomy, po uczynie skacze płomyk i on zaraz zaśnie też. Nocka potrwa do białego dnia. Na promyku księżycowym gra. Sankę gra dla ciebie, słychać ją po całym niebie, pięknych snów bez liku. Promyk, w którym zamieszkały sny, jak krąg złocistych pszczół nad główką lśni. Pędzy gwiazd na łące nocy, już aniołki tkają kocyk, żeby ciepło było ci. Gwiazd na łące nocy, już aniołki tkają kocyk, żeby ciepło było ci. Masz policzki rozpalone dwa, w sennym oczku diamentowa łza. Główkę złóż mi na kolanach, mama, zaraz uśnie sama, spać będziemy ty i ja. Główkę
Główkę złóż mi na kolanach, mama, zaraz uśnie sama, spać będziemy ty i ja. Gwiazda jeszcze nie spadła, jeszcze ciepło mieli. Idą ludzie jak chmury, sobą zatworzeni. Gwiazda jeszcze nie spadła, luli synku, luli. Wszystko wokół zniknieniem, gwiazda dziecię tu. A dzieciątko się rodzi, duch, duch w powłoce ziemi. Gwiazda jeszcze nie spadła, jeszcze się płomieni. Jeszcze się płomieni. Skąd ta radość na ziemi? W tym niebie grają aniołowie, odeszli, zwierzęta zostają. Gwiazda jeszcze nie spadła, jeszcze cień swój rzuca. Zaśnij synku snem ludzkim, bo nas Bóg porzuca. Dzieciątko się rodzi, duch, duch w powłoce ziemi. Gwiazda jeszcze nie spadła, jeszcze się płomieni. Jeszcze się płomieni. Thank you.